Brookhaven dodano dziwny, tajemniczy domek, który skrywa w sobie wiele sekretów. Ale jeżeli nie posiadasz pewnego przedmiotu, to będziesz po tych ogromnych tunelach biegać na darmo. Dlatego, widzu, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zrobić ten sekret poprawnie, zachęcam cię do zasubskrybowania tego kanału i oglądania do końca. A więc, widzowie, za nami jest ten domek, więc idziemy do tego domku, pokażę wam, co w środku jest. Na start mamy tutaj właściwie to nic, bo tutaj jest pusty domek, taki zniszczony, a tutaj mamy dźwignię, którą trzeba kliknąć. Więc schodzimy na dół i zobaczcie, mamy tutaj takie podziemia, mamy tu jakiś kod i mamy takie zasilanie, i teraz musimy sobie to kliknąć, ale się nie da. Dlaczego? Bo nie mamy pewnego przedmiotu, dlatego tak jak mówiłam na wstępie, jeżeli nie macie pewnego przedmiotu, to będziecie biegać po tych tunelach na darmo. Dlatego ja wam pokażę, co trzeba zrobić na samym początku, czyli trzeba wyjść z domku i wziąć sobie przedmiot, który leży tutaj w krzakach, czyli czerwoną książkę. Gdy macie książkę, tak jak słyszeliście, jest taki dziwny dźwięk, to oznacza, że wszystko dobrze działa. Okej, a więc jak już jesteśmy tutaj z tą książką, to teraz zobaczcie, mogę... O! Mogę kliknąć i pojawiają nam się takie kamery z takimi paskami. Ale dobra, najpierw tutaj musimy zapalić jedno, czyli tutaj pod stołem macie przycisk. Teraz był taki dziwny dźwięk, więc wszystko działa. Ogólnie przepraszam, ale jestem trochę chora. Ale to nas nie powstrzyma przed odkryciem największego sekretu. Dlatego idziemy dalej. A więc najpierw musimy zacząć od tego, czyli od generatora, który jest właśnie tutaj na dole, więc zejdziemy sobie po schodach. Okej, a więc tak wygląda generator. I co teraz musimy zrobić? Tutaj na górze, nie wiem czy widzicie, słabo widać, bo jest bardzo ukryty, jest przycisk. I się udało, kliknęliśmy i teraz tutaj pojawiła nam się konsola, gdzie trzeba wpisać tajny kod, a tajnym kodem jest po prostu taki kwadracik. I gdy mamy ten kwadracik, możemy kliknąć i zobaczcie, generator działa. Ale to jeszcze nie koniec, bo tutaj jeszcze musimy to kliknąć i to, ale na razie się nie da, ponieważ trzeba iść teraz do tego pokoju na dole. Okej, więc jesteśmy teraz w tym pokoju na dole i zobaczcie, to jest jakiś tajny pokój, gdzie są dwa obrazy, które są bardzo ważne, ponieważ trzeba na nich wybrać dokładne nazwy, kto to jest na tym obrazie, czyli tutaj musimy wybrać Fir, bo to jest pani Fir, a tam musimy wybrać Grid, ponieważ to jest Grid. Nie wiem, czy wiecie z poprzednich sekretów, ale te obrazy wiszą w muzeum i stąd wiadomo, że to jest Fir i Grid. Ale dobra, to nie koniec, ponieważ tutaj mamy kolejny przycisk i znowu, gdy klikniemy sobie przycisk, teraz możemy pozmieniać kolory tego. To też jest ważne, ponieważ teraz musimy zamienić te rolety na czarne, tylko niektóre. Trzeba zamienić tą, tak, trzeba zamienić tą i tą. I pojawia nam się taki ogień fioletowy na środku. Dobra, więc jak w tym pokoju mamy wszystko zrobione, chociaż nie, teraz jeszcze tutaj trzeba i tu z tyłu mamy kolejny przycisk, który trzeba kliknąć. Okej, zrobione. I teraz musimy tepnąć się dzięki tym teleportom do generatora z powrotem i odpalić go, tak jak mówiłam, tutaj. Więc uwaga, odpalam. Kod mamy na zielono, więc jest dobrze i teraz możemy przejść do kolejnego etapu. Okej, a więc teraz musimy otworzyć tę cenę, bo zobaczcie, są tutaj kraty i te cele trzeba po prostu otworzyć, żeby tam również zapalić zielone światełko, a tam również trzeba włożyć tę książkę. Więc zaraz wam pokażę, jak tam dojść, a właściwie to Akari pokaże, bo ja nie znam w ogóle tych tuneli, nie pamiętam drogi na pamięć, więc po prostu pobiegniemy za Akarim, jeszcze na górę, jeszcze raz na górę i mamy! I tutaj jest przycisk i uwaga, jesteśmy po drugiej stronie tej celi, zobaczcie. No i dobra, no i tutaj musimy włożyć książkę i pojawiają nam się pytania. Czy jesteś członkiem agencji? Musimy zaznaczyć, że tak. Czy Mr. Brookhaven jest twoim przyjacielem? To nie, musimy zaznaczyć, że nie. Chcesz być władcą świata? Coś takiego? To też również musimy zaznaczyć na tak. Czy będziesz podążać ślepo również na tak? Wtedy zaznaczamy. Tu jeszcze przycisk jest. O, i mamy. I cela otworzona i zielone światełko. Więc mamy kolejny pokój zrobiony. Więc teraz musimy iść. Okej, więc mamy kolejny pokój. Teraz to będzie pokój Kid Room, czyli pokój dziecka.
dziecka i jest to taka straszna laleczka. Nie pytam, czemu to jest, ale dobra, musimy teraz usiąść na żółtym krześle. I teraz, gdy usiedliśmy na żółtym krześle, pojawił nam się tutaj przycisk za poduszką. Wszystko zmieniło się na czarne, nie wiem, co tutaj się stało, ale również nam tutaj się coś odblokowało i tam mamy takie dwie zabawki. Niebieska i zielona. Trzeba je kliknąć i mamy kolejny zielony kod. Mamy wszystko tutaj zrobione, więc możemy iść dalej. Dobra, więc teraz najtrudniejsze, czyli kapsuły. Dlaczego najtrudniejsze? Nie wiem, czy ktoś oglądał, ale na live u Teddy'ego 3 godziny męczyliśmy się, by zrobić te kapsuły i okazało się, że zrobiliśmy źle. Ale teraz już wiemy jak, dlatego wam pokażę, co trzeba zrobić. Okej, więc teraz musimy na tych krzesłach usiąść, bo tu jest pewien pattern, więc uwaga. 1, 2, 1, 2 i teraz musimy tutaj włączyć to. O, są pioruny, działa. Okej, już się bałam, że nie działa, bo to jest naprawdę trudne. Okej, i teraz musimy zrobić pattern z kapsułami. Tutaj jest na górze gwiazdka i według gwiazdki trzeba zrobić raz, dwa, trzy i znowu raz, dwa, trzy. Okej, po dłuższej chwili udało się, są zielone lasery. Ten pattern, co robiłam, no to jest dobry, tylko chwilę trzeba było zaczekać i dobra, mamy to zrobione, więc teraz trzeba iść do tego pokoju i tutaj trzeba się położyć w trumnie. Dobra, i teraz będziemy mogli kliknąć ten kod. Chyba mamy wszystkie kody połączone, więc dobra, głównym kodem jest 666613, więc uwaga, teraz trzeba wpisać ten kod tutaj. Wpisuję go, uwaga, uwaga, 666613 i działa! Mamy kod wpisany! Okej, więc teraz wszędzie pojawiły się przyciski, które musimy klikać. Pierwszy przycisk mamy tutaj. Drugi przycisk mamy w głównym pokoju i możecie od razu zobaczyć, że mamy prawie wszystko już zrobione. Więc dobra, zaraz zrobimy wszystko i pokażę wam, co kryje ten sekret, więc oglądajcie do końca. Idziemy po kolejny przycisk. A więc kolejny przycisk jest pod ławeczką w cel roomie i lecimy do kolejnego. Kolejny przycisk mamy tutaj w cel roomie, za łóżkiem, klikam, a nie, to nie ten przycisk, to jednak ten przycisk. Dobra, idziemy do kolejnego. I następny, przedostatni przycisk jest tutaj. Tu nam się otworzyła drabinka, jest pusty pokój. W sumie dziwnie to jest zrobione, no ale nie pytam. Mamy przycisk przedostatni i lecimy do ostatniego. I ostatni nasz przycisk jest tutaj na kapsule, a więc możemy przejść teraz do najważniejszego. A więc zobaczcie, wszystkie pokoje świecą nam się na żółto, oprócz jednego najważniejszego, w którym jest sekret. A więc dobra, idziemy do tego pokoju, w którym zobaczcie, co się dzieje, co to jest. A więc dobra, najpierw klikamy sobie tutaj, nam się pali już jedno, ale widzicie, drugiego nie możemy kliknąć, ponieważ nie ma dokładnych kolorów. I tutaj jest taka tabelka, więc dobra, tutaj ta trumna musi być czarna, więc zmieniamy jej kolor. Okej, mamy trumnę czarną i teraz musimy zamienić kolory tych tutaj na czerwone, więc dobra, zmieniam na czerwony. Okej, jest czerwona, druga też musi być czerwona. Okej, jest czerwona i te dwie muszą być białe. Ale ten sekret jest tak skomplikowany, że to nie wszystko i trzeba iść do jeszcze jednego pokoju. A więc musimy wrócić do tego pokoju z Grit and Fear i zamienić te kolory trum na żółte. Dobra. No i jesteśmy gotowi, by odtworzyć sekret. I znów mi się zapomniało i na koniec znów trzeba wrócić do kapsuł, zmienić lasery na czerwone. Teraz ewidentnie sekret zadziała, więc idziemy go odpalić. A więc uwaga, tak jak widzicie, lasery są czerwone, jakieś kostki tutaj latają i chyba jesteśmy gotowi, by odtworzyć ten sekret. Tak się długo na tym namęczyliśmy, żeby to odkryć, dlatego jeżeli dotrwałeś do końca, napisz sekret w komentarzu oraz zasubskrybuj ten kanał, bo naprawdę, no, staraliśmy się, żeby wam pokazać ten sekret, więc uwaga, odpalam! I coś się dzieje, zobaczcie, tu jest jakaś ogromna trumna i teraz te płomienie
mnie do jakiegoś czarnego pokoju i w ogóle mam jakąś rękę dziwną z jakimś czerwonym ogniem i wokół mnie są po prostu takie czaszki, a ja stoję w jakimś ciemnym pokoju. A więc tak właśnie wyglądał ten sekret. Strasznie mroczny, naprawdę dziwny sekret. Tutaj również mamy taką tabliczkę z napisem, żeby nigdy nie dołączać do agencji, czyli właśnie tej tutaj agencji, która jest na tym obrazku. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i pamiętajcie, by zasubskrybować ten kanał, bo strasznie trudno było się namęczyć z tym sekretem. I co? Bajo!